Wbrew obiegowym opiniom, że województwa Polski Wschodniej pogrążone są w maraźmie, podkarpackie rozwija się gospodarczo coraz szybciej. Duża w tym rola małych i średnich firm, jak również inwestorów zagranicznych, zwłaszcza w branży lotniczej. Nie bez znaczenia jest też postawa samorządu województwa podkarpackiego, który wspiera rozwój innowacyjności w regionie, tworząc odpowiednie warunki do inwestowania w nowoczesne gałęzie przemysłu. W programie pokażemy, jak zmienia się Podkarpacie, powiemy o najważniejszych inicjatywach i działaniach, od których zależy jego rozwój. Województwo podkarpackie łączy w sobie przeszłość z przyszłością. Czyste środowisko naturalne, piękne pejzaże, tereny rekreacyjne, atrakcje turystyczne i kulturalne, wspaniałe zabytki, a z drugiej strony nowoczesność, dynamiczny rozwój, obszary przyjazne dla biznesu. Jako wschodnia granica Unii Europejskiej jest podkarpackie łącznikiem pomiędzy Europą Zachodnią a Ukrainą. To podstawowe pytanie o funkcję województwa, czy mamy do czynienia z województwem peryferyjnym, czy województwem zwornikowym, pomostowym tak zwanym. Tak w gospodarce przestrzennej określa się miejsca, które mają coś łączyć. Wydaje mi się, że olbrzymią szansą jest dla nas otwarcie na wschód i to, że na Podkarpaciu niebawem będą krzyżowały się zasadnicze szlaki komunikacyjne, bo budowa autostrady A4 jest faktem. Niebawem faktem będzie budowa drogi ekspresowej S19, czyli Via Carpatii, która tak ma być przyjęta w grupie TNT, tak ma być zapisana przez Komisję Europejską. Dlatego też nie możemy być obojętni wobec tego, jaka jest dostępność komunikacyjna i jaka jest łączność w układzie geograficznym i geopolitycznym. To jest wielka szansa dla województwa podkarpackiego. Via Carpatia ma przebiegać przez 7 krajów: Polskę, Litwę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię oraz Grecję. Państwa te podpisały porozumienie w tej sprawie końcem ubiegłego roku. Teraz trwają zabiegi, by drogę Via Carpatia wpisać do europejskiej sieci transportowej TNT. Jeśli się to uda, wówczas jej budowa będzie współfinansowana z pieniędzy Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Wielką szansą dla nas, dla zafunkcjonowania regionu jest w oparciu o osi komunikacyjne poszukiwanie partnerów w innych państwach Europy i Zachodniej i w kontakcie z Brukselą, ale również w kontakcie z nowymi państwami Unii Europejskiej. Mam tutaj na myśli regiony Słowacji, Węgier, Bułgarii. To, co na szlaku Via Carpatia może zafunkcjonować w ramach współpracy partnerskiej, to jest też wspólną szansą, bo wiele regionów poszukuje partnerów dla akcentowania swoich spraw. Wiemy, że ośrodki decyzyjne są w tej chwili nie tylko w Warszawie, ale w Brukseli. I tam musimy szukać wsparcia. I to jest dla nas również szansa poprzez tą dostępność komunikacyjną. Jeżeli mówimy o nowoczesnym Podkarpaciu, taki proces może dokonać się tylko przez innowacyjne przedsiębiorstwa, które powinny współpracować, tworząc innowacyjne klastry. Województwo podkarpackie już znane jest na całym świecie dzięki działalności Doliny Lotniczej, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego z południowo-wschodniej Polski. Nie tylko mamy piękne pejzaże bieszczadzkie, roztoczańskie, ale również technologie lotnicze, które są związane z kształceniem wyższym, na Politechnice chociażby i z całą siecią firm, które kooperują z Doliną Lotniczą, ze stowarzyszeniem. Nie tak dawno jeszcze tych firm mogło być 18, w tej chwili jest ponad 80. Wydaje mi się, że te firmy współpracujące w zakresie produkcji nowoczesnych silników lotniczych, nowoczesnej marki i rejony, które są mocno nasycone przedsiębiorstwami, firmami, jak chociażby Rzeszów, Tarnobrzeg, Mielec, specjalne strefy ekonomiczne. To jest przestrzeń, którą można gospodarczo wykorzystać, aby zmienić stereotyp myślenia o województwie. Początki istnienia Doliny Lotniczej sięgają 2003 roku, kiedy to wiodący przedsiębiorcy związani z lotnictwem podjęli historyczną decyzję i zrzeszyli się, by działać wspólnie. Dolina Lotnicza zlokalizowana jest w południowo-wschodniej Polsce, znanej z rozwiniętego przemysłu lotniczego oraz ośrodków szkolenia pilotów. Jest tu duża koncentracja firm przemysłu lotniczego, ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Większość firm, właściwie wszystkie małe i średnie z Podkarpacia, znaczy średnie i duże z Podkarpacia, to są firmy w rękach kapitału prywatnego, głównie zachodniego. Oprócz pieniędzy oczywiście na rozwój, na rozbudowę tych firm wnoszą również technologie. To, czego nie uda się zdobyć normalnymi metodami na rynku, albo jest to bardzo trudne,
te firmy sprywatyzowane w rękach zachodnich korporacji dostają to, można powiedzieć, na talerzu wprost. Bezpośredni dostęp do tej technologii, do wiedzy, do szkoleń, to przyspiesza zdecydowanie rozwój tutaj firm. Marek Bujny jest współwłaścicielem firmy Ultratech, zajmującej się produkcją części i podzespołów dla światowych firm lotniczych i energetycznych, a także wiceprezesem Doliny Lotniczej oraz członkiem Rady Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis. Jest przekonany, że rozwój województwa idzie w dobrym kierunku. Można powiedzieć, że pewne rzeczy już zostały zrobione i są nie do odwrócenia. Tak jak chociażby terminal, który powstanie, już jest zbudowany. Ktoś, kto tam przyjeżdża, widzi te wały ziemi, gruzu, piasku, to tam się coś dzieje i to będzie wkrótce. Ci, co tutaj jeżdżą, też widzą, że A4 się kupi, że już są wiadukty robione i to faktycznie no, półtora roku i będzie. Więc ta dostępność się zdecydowanie zwiększy. Mając nowy terminal, nową wieżę kontroli lotów, będzie można latać właściwie wszędzie. Mając dostęp przez autostradę A4 do rynku niemieckiego, no też wiadomo co to znaczy. Będzie znacznie, znacznie łatwiej. Firmy zrzeszone w Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza zatrudniają około 22 tysięcy inżynierów i techników. To organizacja rozpoznawalna nie tylko w kraju, ale na całym świecie. Wiodącą firmą jest tu PZL WSK Rzeszów, największy w Polsce producent elementów lotniczych, należący do amerykańskiej korporacji UTC. Kolejną dużą firmą jest PZL Mielec, którą przejął Sikorski Aircraft, światowy potentat śmigłowcowy. Zakład rozpoczął seryjną produkcję nowoczesnego śmigłowca Black Hawk. Nową, zbudowaną od podstaw fabrykę otworzył bawarski koncern MTU, światowy potentat w projektowaniu i produkcji lotniczych napędów. Lotnicza korporacja Goodrich produkuje podzespoły lotnicze do Boeingów, zakłada w Krośnie, ale już rozpoczęła budowę nowej fabryki. Tak jak większość firm Doliny Lotniczej, zlokalizowała ją w podkarpackim parku naukowo-technologicznym Aeropolis. Rolą Rady Parku jest to, żeby tam lokowały się inwestycje, lokowały się firmy z branży lotniczej i to takie, można powiedzieć, starannie wybrane. Takie, które dają gwarancję, że to będzie naprawdę ten high-tech, że to będzie no, najlepsze, co tylko jest na świecie. Chcemy, żeby te tereny były taką wizytówką i żeby były takim magnesem, który ściągnie również następnych inwestorów, już niekoniecznie w to miejsce, ale do drugiej strefy parku, która będzie tam od strony południowej, czyli między lotniskiem a autostradą, która się buduje, czy może już do terenów, które obfituje miasto po stronie zachodniej, czyli strefa Dworzysko. Firmy, które już rozpoczęły działalność w Aeropolis, zatrudniły ponad 3000 osób. W najbliższym czasie nowe zakłady stworzą 6000 dodatkowych etatów. Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny to jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc pod inwestycje w południowo-wschodniej Polsce. To pomysł na ściągnięcie nowoczesnych firm i technologii, a równocześnie wykorzystywanie potencjału miejscowych uczelni wyższych i jednostek badawczych.